Czuła to samo pragnienie, ciepło i wzburzoną krew. Stanowczo uchwyciła guziki jego kurtki i odpięła je zręcznie. Mokra materia upadła na podłogę. Jego biała koszula była równie przemoczona, jednak mężczyzna nie pozwolił jej dłużej czekać. Chwycił ją w ramiona i jak piórko przeniósł na poduszki. Od miesięcy zapijał winę, tęsknotę i mroczne wspomnienia. Nagle miał nadzieję, że ta wyjątkowa kobieta pozwoli mu w pełni zapomnieć o tym, co zdarzyło się wówczas w klasztorze i przez tyle miesięcy nie pozwoliło tknąć żadnej kobiety. Był tylko on i ona. Cały świat przestał istnieć. W głębi serca miał nadzieję, że tak zostanie na zawsze. Jednak w powietrzu było coś, co wbrew naturze pozwoliło mu zachować zdrowy rozsądek. Delikatnie chwycił jej dłonie, którymi wpiła się w jego włosy i z szacunkiem obdarzył je pocałunkiem. Limitowanej. Jest to ograniczona ilość egzemplarzy i link do zakupu książki znajdziesz poniżej w opisie. Spiesz się, ponieważ jest ograniczona ilość tych egzemplarzy, a jeżeli chcesz mieć tą książkę u siebie na półce, to jest to dokładnie teraz ten moment. A może chcesz nią kogoś obdarować na święta, to zamów sobie od razu tyle egzemplarzy, ile potrzebujesz i to jak najszybciej. Wybacz, pani. Szepnął i wycofał się energicznie. Chwycił kurtkę i nie patrząc w jej kierunku ruszył ku wyjściu. Nawet na moment nie odwrócił się za siebie. Zimny wiatr oraz świeże powietrze były wybawieniem. Bez słowa przyjął płaszcz z rąk służącej, która nadal czekała na zewnątrz, jakby wrosła w ziemię. Zarzucił go na ramiona i szybkim krokiem podążył do własnego namiotu. A gdy opadł na posłanie, mimo że miał świadomość, jakie skutki może przynieść obrażona duma księżnej, to miał dziwne poczucie satysfakcji, którego sam sobie nie był w stanie wytłumaczyć. Oprzeć się takiej pokusie w imię zasad i szacunku do osoby, którą miał chronić, nie było łatwą. Ale w głębi serca czuł, że właściwą decyzją. Poranek był rześki, a cała okolica oblana wschodzącym słońcem nie nosiła najmniejszego śladu minionej nocy. Kapitan czuł się wypoczęty i pełen energii. Wszystko było przygotowane do drogi. Czekano tylko na pojawienie się Margaret de Hons. Nerwowe krzątanie się służek zapowiadało, że wkrótce będą mogli wyruszyć w dalszą podróż. Hrabia ze smakiem zjadł kawałek chleba, popijając wyśmienitym winem i wydał ostatni rozkaz. Nagłe poruszenie zwiastowało nadejście księżnej. Kobieta wyszła z namiotu i z niezwykłą elegancją wsiadła do karety, nawet nie patrząc w jego kierunku. Była wyraźnie obrażona. Każdy zauważył, że potraktowała go jak powietrze i to nie zwiastowało nic dobrego. Nie było czasu na rozmyślania, ponieważ cały orszak ruszył w dalszą drogę. Postanowił cierpliwie czekać na rozkazy. Kapitan cały czas jechał przodem. Minęła więcej niż godzina, gdy z jego koniem zrównał się ogier jednego z rycerzy. Gwardzista skinął głową z szacunkiem, podając mu mały, zalakowany bilecik z herbem księżnej. A gdy wypełnił swoją sekretną misję, znów wrócił na wcześniejszą pozycję. Hrabia spokojnie złamał pieczęć. Nie spieszył się. Ta chwila miała zdecydować o przyszłości. Czy ten mały kawałek pergaminu przekreśli jego służbę? Tego podświadomie oczekiwał. Księżna Ulris dokładnie wiedziała, czego chce. I wątpił, by ktokolwiek mógł pokrzyżować jej plany. Jeżeli słuchasz fragmentu tego słuchowiska na moim kanale YouTube, pamiętaj, że wszystkie odcinki, i te wcześniejsze, i te nowe, są dla Ciebie dostępne na mojej stronie bukardimaria.com, link w opisie. Potrzebujesz dostęp premium, który gwarantuje Ci, że możesz oglądać i słuchać, kiedy chcesz,
24 godziny na dobę wszystko to, co było, ale również wszystkie nowe spotkania, zanim następuje ich oficjalna premiera na moim kanale YouTube. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bocardi.